Cześć, tu Kari i witam się z Wami we vlogu czytelniczym z lutego. Będzie to taki vlog, w którym przez cały luty będę Wam relacjonować, co sobie czytam i jak mi idzie, ponieważ luty jest dla mnie miesiącem, kiedy mam przerwę międzysemestralną i mam dużo wolnego czasu, także będę czytać dużo. Taki jest plan, ponieważ chcę sobie ponadrabiać jak najwięcej książek, bo w trakcie roku akademickiego tego czasu nie ma aż tak dużo. Dzisiaj mamy wtorek, 5 lutego. Tak, zaczynam tego vloga 5 lutego, ale generalnie to będzie taki vlog z całego miesiąca. Do tej pory nic się ciekawego nie działo, po prostu siedziałam w domu i zdążyłam sobie skończyć pierwszą książkę w tym miesiącu, o której Wam za chwilę powiem. Plany na dziś są takie generalnie, że właśnie idę oddać tą książkę do biblioteki, a potem przyjeżdża do mnie koleżanka, także na pewno zobaczycie jakąś przebitkę z tego, jak będziemy na mieście, może z restauracji czy coś. No, a teraz idę oddać książkę, którą czytałam na studia. Początkowo, ale nie zdążyłam jej przeczytać na zajęcia, więc ostatecznie po prostu zrobiłam coś innego na te zajęcia, a tą książkę sobie dokończyłam tak o. Jest to reportaż Kierunek Bagdad, czyli jak zostałem włóczęgą, terrorystą i szpiegiem na Bliskim Wschodzie. Generalnie jest to książka o dwóch artystach, którzy po studiach stwierdzają sobie, że pojadą na Bliski Wschód, żeby pokazać obraz współczesnego Bliskiego Wschodu. Akcja tego reportażu jest osadzona od października 2002 roku do jakoś lipca, chyba 2003, coś takiego. Jeśli szukacie dobrego reportażu o Bliskim Wschodzie, no to mogę Wam go polecić, ale mi osobiście nie przypadł on do gustu z tego względu, że główni bohaterowie to strasznie ignoranci. Po prostu od początku są strasznymi ignorantami. Mają gdzieś tak naprawdę to, co się dzieje na świecie w tym momencie, bo to jest akurat ten czas, kiedy między innymi jest wojna w Iraku i generalnie strasznie mi się ta książka nie podobała pod tym względem, że właśnie bohaterowie są takimi ignorantami, a co więcej, w tej książce nic się nie dzieje, w sensie oni sobie po prostu jeżdżą od kraju do kraju, w każdym z tych krajów Bliskiego Wschodu, w którym byli, robią wystawę albo spędzają po prostu czas chodząc po jakichś, nie wiem, wyższych uczelniach czy barach. Najgorsze jest to, że oni niby na końcu przechodzą przemianę, że tyle przeszli przez ten czas, kiedy są na tym Bliskim Wschodzie, że tyle się dzieje, a tak naprawdę na samym końcu znowu popełniają taki błąd, nie błąd, bo niby to się dobrze kończy, ale nie podeszła mi ta książka i ogólnie to też nie był temat, którym ja bym się interesowała. Ale jeśli interesujecie się Bliskim Wschodem, lubicie poczytać o sztuce, o tym jak ktoś robi wystawę czy coś takiego, no to mogę polecić, natomiast mi ta książka nie podeszła, to totalnie nie była książka dla mnie. I teraz wracam do książek, wszystko jedno jakich, ale innych. Po tej książce mogę stwierdzić, że reportaże to totalnie nie jest mój gatunek, chyba że o Korei jakiś reportaż to ewentualnie tylko takie czytam. Dobra, słuchajcie, ja muszę już wychodzić. Idę oddać między innymi tą książkę do biblioteki. No a potem właśnie, tak jak mówiłam, przyjeżdża moja koleżanka. No ale ten vlog będzie ogólnie z całego lutego, także jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze przeczytam w lutym, no to oglądajcie tego vloga. Dziś już mamy kolejny dzień i dzisiaj jadę do domu, wreszcie, i przede wszystkim planuję dużo czytać. Więc teraz się pakuję i zanim pojadę do domu, to pomyślałam, że zrobię Wam taki mały haul z kolczykami, ponieważ zamówiłam bardzo dużo kolczyków na AliExpress i wczoraj przyszły mi dwie paczki, a wcześniej przyszło mi jeszcze ich kilka, więc stwierdziłam, że tak szybko Wam pokażę. Więc pierwsze kolczyki, które wczoraj miałam na sobie, to są te kolczyki z takimi kwiatuszkami. One są na taki zatrzask, więc to fajna rzecz. Nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Ale tak, takie kwiatuszki niebieskie z takimi błyszczącymi środkami. To pierwsze kolczyki. Kolejne kolczyki są z takimi frędzelkami. Z takim błyszczącym oczkiem niebieskim. Bardzo ładne, chociaż myślałam, że będą większe, bo na stronie wyglądały na większe. Ale generalnie są bardzo ładne, bardzo mi się podobają, totalnie w moim stylu.
Kolejne kolczyki to takie trochę dla celebrytek, ale no, mają fajny kształt moim zdaniem i to jest, są takie kolczyki, takie długie z kółkami przy zapięciu, więc generalnie bardzo ładne. Następne to znowu kwiatuszki i tym razem takie białe, bo o, widzicie. I one są bardzo ładne, fajne, ale nie podoba mi się w nich to, że ten środek, jak możecie zobaczyć, jest taki ruchomy i on tak spada i przy otwarciu kolczyka on może spaść, więc to nie jest fajne. Ale jak się będzie uważać, to generalnie fajne kolczyki. Kolejne to takie gwiazdki, czyli też takie trochę takie na imprezę czy coś, to ładnie będzie, fajnie wyglądać. I ostatnie kolczyki to takie już naprawdę fancy glam, w ogóle na jakąś wielką okazję, na jakąś galę czy jakąś imprezę, jakiś bal. No i tak wyglądają te wszystkie kolczyki, widzicie, trochę ich mam. A zamówiłam ich tyle dlatego, że po prostu stwierdziłam, że fajnie będzie, jak będę miała co film jakieś inne kolczyki widoczne, które będą się ładnie rzucać w oczy. Ja też zawsze zwracam uwagę na kolczyki u każdej dziewczyny na YouTubie, także jak są jakieś takie rzucające się w oczy, to uważam, że to super wygląda, więc zamówiłam sobie dużo kolczyków, no i je mam. Także tu jedne, tu drugie, trzecie. Także tak te wszystkie kolczyki wyglądają razem w całości. Dajcie mi znać, czy któreś z tych kolczyków Wam się podobają. Wszystkie są, tak jak mówię, z AliExpress, także wszystkie powinniście znaleźć bez problemu. I wiem, że to jest vlog czytelniczy, ale mam nadzieję, że ta mała wstawka Wam nie przeszkadzała. A więc jestem już w domu, w moim onesie jednorożca, bo w nim czuję się najlepiej. I będę zaczynać pierwszą książkę, którą jest sponsor. I generalnie właśnie planuję ją teraz czytać i zrobić sobie taki maraton ze sponsorem z pierwszą i z drugą częścią, ponieważ do tej pory nie miałam jeszcze szansy się za nie wziąć przez tą sesję, ale teraz właśnie chcę na szybko zrobić sobie z tymi dwoma książkami maraton i mam nadzieję, że uda mi się je szybko przeczytać. Dzień, wieczór. Przeczytałam pierwsze 50 stron i muszę Wam powiedzieć, że początek niezbyt mi się podobał, ale to nie dlatego, że był zły czy coś, tylko po prostu nagle za dużo się zaczęło dziać, za dużo stało się naraz i to mi się wydało takie trochę nieprawdopodobne, ale gdy już powiedzmy, że zdarzyły się pierwsze dwie rzeczy, takie najgorsze, to teraz bardzo mi się zaczęła ta książka podobać i naprawdę już czuję, że się, to jest ten moment, w którym się w nią totalnie, ale to totalnie wkręciłam. Także pierwsze 50 stron za mną, zobaczymy, jak będzie dalej. Póki co wydaje mi się, że będzie super, więc wracam do czytania. Witam wszystkich dnia kolejnego. Dzisiejszy dzień zaczynamy od spaceru. Biorę się dalej za czytanie sponsora. Wczoraj doczytałam do 100 strony, no nawet do 103. Także teraz wracam, bo naprawdę jestem w tą książkę już mega wciągnięta. Dzisiejszy dzień zaczniemy od unboxingu dwóch paczek. Jedna jest z OneDrive, z otwartego. Pewnie się wszyscy domyślają, co tu jest, bo ostatnio wszędzie to było pokazywane, a druga od grupy wydawniczej Hellion. Także zaczniemy sobie może od Moondrive, bo tu wiadomo, co będzie.
teraz otwieramy. A w środku mamy przede wszystkim kubek. Książkę Drogi Iwanie Hansenie. I jest jeszcze zakładka. Śliczna. Weźmiemy sobie jeszcze tylko kubek. Ma prześliczną tą wnętrze ma śliczne, takie niebieskie. Dziś musisz tylko być sobą. No piękny kubek. I ta książka na podstawie musicalu, dużo o niej słyszałam dobrego. Także będzie czytana na 100%. Mam nadzieję, że jak najszybciej się uda. Także to jest paczka numer 1. A teraz ta z Helionu. I teraz zobaczmy, co tu jest. A tu jest... Król bez skrupułów. Meghan March. Ale to jest cieniutkie strasznie, patrzcie. Od wydawnictwa Editio. Bardzo dziękuję. Nice. Także to jest to, co było w obu tych paczkach. No i ja teraz wracam do czytania, żeby nie być aż tak bardzo w tyle. W takiej zimowej aurze czytam sobie sponsora dalej. Niby jest ciepło, ale nadal jest śnieg, ale w sumie nie ma go już tak dużo, więc za ładnie to nie jest. Wolałabym, żeby albo już w ogóle nie było tego śniegu, albo żeby spadło go tak dużo, dużo, żeby wszystko wszędzie było biało i było tak ładnie i czysto, a nie tak ponuro. Wyszłam na chwilę, żeby się przewietrzyć, ale mam książkę cały czas ze sobą, no i zaraz wracam do jej czytania. Kolejny dzień, kolejny spacer. Nie odzywałam się parę dni, a to dlatego, że po prostu nic się nie działo. Dzisiaj już mamy 14 lutego, czyli walentynki i jak widzicie znowu jestem w mieszkaniu w Krakowie, ponieważ dzisiejszy wieczór planuję spędzić z moim chłopakiem. Słuchajcie, wróciłam do Krakowa i mam dwie paczki i jedna jest od grupy wydawniczej Foxal i ja się domyślam, co tu jest, a druga jest od wydawnictwa kobiecego, co mnie zaskoczyło bardzo, bo nic od nich nie zamawiałam, ani nie mam z nimi współpracy, więc dlaczego coś miałoby od nich do mnie przyjść, ale przypomniałam sobie, że ostatnio mieli oni taką akcję, że jak się wejdzie na stronę i jak się będzie co setną osobą, to jest szansa na wylosowanie torby, no i mi się tą torbę udało wylosować, także zaraz się przekonamy, czy to faktycznie jest ta torba i zaraz też wychodzę, ponieważ idę odebrać książkę, na którą tak bardzo długo czekałam, już chyba jakieś półtorej roku dosłownie, ale cieszę się, że wreszcie będę ją mieć, wreszcie ją przeczytam. Także no, to teraz Wam pokażę te dwie paczki i idę odebrać książkę. Mam te dwie paczki i zobaczymy, czy mi się je uda otworzyć. Dobra, pomogłam sobie drugą ręką, bo jedną bym nie dała rady, ale w tej paczce jest kartka. Super. Dlaczego tu jest taka przytarta? No i też nie podoba mi się, że to jest tak zdjęte. Ale dobra, najważniejsza jest książka, a książka, która jest w tej paczce, to Jak wygrać życie? Nicola Morgan. Pozytywnie zakręcony poradnik, jak ogarnąć codzienność. I powiem Wam szczerze, że ja nie za bardzo lubię poradniki i te wszystkie rzeczy. Ale jak przeczytałam, o czym jest ta książka i że to jest coś takiego, co faktycznie może mi się pomóc zorganizować, no to stwierdziłam, że wezmę. Niby dla nastolatek, ale to wszystko, co było napisane w informacji prasowej, tak do mnie przemówiło, że pomyślałam, a może to mi też pomoże i sprawdzę, może faktycznie to jest takie dobre i
dlaczego nie, zaryzykuję. Tym bardziej, że naprawdę wygląda to fajnie i widać, że to nie jest taka typowa książka, tylko widzicie, są tu jakieś takie strony. O, jak możesz się dobrze wyspać. Jezu, to tak mi się przyda. Na pewno będzie recenzja tej książki, także wyczekujcie. Dobra, a teraz zobaczymy tą torbę, co mi chyba przyszła. Znaczy, obstawiam, że to jest torba, ale nie wiem, nie jestem pewna, bo tu może być wszystko tak naprawdę. Ale sobie jedną ręką nie poradzę, więc zaraz do Was wracam. Okej, mam tą paczkę teraz w takim stanie i teraz ją wyjmiemy w torbę. Bo czuję, że to torba, a nie książka. Tak, i jak widzicie, faktycznie jest to ta torba. Torba, która wygląda przepięknie. Przyszła królowa. Książka, do której została zrobiona ta torba, jest już w księgarniach, także możecie po nią lecieć. Wiem, że ją poleca dużo osób, także jak mi się kiedyś trafi przy okazji, to na pewno też ją przeczytam. Więc skoro mam już książkę i mam torbę, to lecę do Empiku odebrać jeszcze jedną książkę. Mam moją paczkę, także teraz ją sobie otworzymy i nie będę już przełączać, tylko tak od razu jak jestem, tak Wam pokażę, co w niej jest i od razu ją otwieram. To nie powinno być aż tak trudne jak w przypadku tych paczek, co przychodzą przez pocztę, bo to jest paczka, którą ja odebrałam, także dwa przecięcia i już otwieram, bo po prostu tak się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, co jest w tej paczce. By wyjąć książkę, na którą czekam praktycznie półtorej roku od przeczytania pierwszej części. I mam, Jezu, jakie to jest ładne. Patrzcie, tak wygląda przód. I tak, już na pewno wiecie, co to jest, a więc to jest zestaw taki z książką od wydawnictwa kobiecego. I książka, na którą czekałam, to PS, wciąż Cię kocham, czyli drugi tom. Do wszystkich chłopców, których kochałam, którą kocham naprawdę całym serduszkiem. Także nie ma na co czekać, otwieram ten pakiet, bo po prostu... A, już chcę tą książkę, chcę wszystko po prostu. Poszło. I mamy to. I to jest takie pudełko, dobra. I teraz otworzymy sobie, mam nadzieję, że światło będzie dobrze padać. Tim Kawiński! Chyba nie widać, bo światło... O, teraz może... No i książka! Przede wszystkim książka! Jaka ona jest ładna! Ale ma fajny ten tytuł, taki wypukły. W pierwszej części od wydawnictwa kobiecego nie mam, bo stwierdziłam, że to bez sensu mieć dwie takie same książki. Kwestia jest tylko wydania. Ale jej, ja tak uwielbiam przeglądać książki. Zawsze na zawsze! Ale spoiler! Patrzcie, będzie trzecia część, która się będzie nazywać Zawsze na zawsze. Nie mogę się doczekać. O jacie, jak ja się nie mogę doczekać. O Jezu, ja to chyba zacznę czytać od razu. Przepraszam Was za tą moją ekscytację, ale naprawdę czekałam na tą książkę tak strasznie, strasznie długo. I wreszcie się jej doczekałam i wreszcie ją mam i to jest coś po prostu super. Ja żałuję tylko, że pierwsza część nie jest też w tym wydaniu pasujących do tych okładek, bo jest też pierwsza część w tym wydaniu, a pierwsza część jest tylko w wydaniu tym filmowym. No i szkoda, że nie wydali w tym, ale wiem, że podobno były jakieś takie warunki czy coś tam, że nie mogli, no i trudno. Ale gdyby wydali pierwszy tom w tej pasującej wersji, to bym kupiła na pewno, ale a tak to stwierdziłam, że bez sensu. I w tym zestawie jeszcze, jak na pewno wiecie, jest papeteria, są koperty. Ile jest? 5 dokładnie? Tak! Jest 5! Jest 5 kopert! Jak w książce, w sensie... Tyle listów napisała Lara Jean, czyli główna bohaterka. I jeszcze są karteczki, takie piękne, w których jest napis na górze. Nie widać chyba tego, bo światło. O, to teraz może tutaj jest napis Love. I pod spodem jest, można od razu napisać, że PS. Także, o jacie. Też napiszę 5 miłosnych listów i to będzie takie, będę się czuła taka, tak bardzo jak bohaterka książki.
Będę mieć 5 swoich listów. Pudełko też już mam na te listy, także będzie gdzie je trzymać. Ale super pomysł, to naprawdę było coś ekstra. I zdecydowanie ja jestem team Kawiński, także jak coś, to wiecie. A za tę książkę muszę się koniecznie wziąć jak najszybciej i mam nadzieję, że będę, że jeszcze zdążę ją przeczytać w lutym, bo fajnie by było i zrobiłabym od razu recenzję. Chociaż zastanawiam się, czy nie czekać do premiery drugiej części filmu, bo też będzie. Ale no kurczę, nie wytrzymam, ja to muszę przeczytać już teraz, natychmiast, od razu, więc... No zobaczymy, nie wiem, zobaczę. Także z tego zestawu bardzo się cieszę. A teraz słuchajcie, wychodzę jeszcze dzisiaj w jedno miejsce, a potem idę się spotkać z moim chłopakiem i z nim spędzić wieczór. W końcu dzisiaj są walentynki i najpierw się muszę przebrać, a potem właśnie, tak jak mówię, gdzieś jeszcze najpierw pojadę, ale... Raczej nie będę wam tego pokazywać, a jeśli pokażę wam, to tylko jakiś urywek i może dzięki temu będziecie mogli się o mnie czegoś nowego dowiedzieć, ale nie będę o tym tu na kanale mówić, bo są takie rzeczy, o których tu na kanale po prostu nie chcę mówić, ale przynajmniej zobaczycie może jakiś tam kawałek, to przynajmniej będziecie mogli się dowiedzieć czegoś nowego o mnie. A teraz, jako że już mi nie zostało dużo czasu, to idę się przebrać i domalować, tak wiecie, bardziej na glam. No i do zobaczenia. No dobra, tak wyglądam, jestem gotowa, także mogę ruszać w drogę, ale stwierdziłam, że wam je się jeszcze pokażę przed wyjściem. Na oczach mam czarny cień z paletki Mio, mojej ulubionej paletki chyba ever, bo ciągle wam ją pokazuję, także ona miała być znów dostępna w drugiej połowie lutego, także bardzo możliwe, że jeszcze jest. Także jeśli jest jeszcze dostępna, to koniecznie ją sobie sprawdźcie, bo naprawdę to jest moja najbardziej ulubiona paletka ever w tej chwili i w ostatnim czasie i tylko z niej korzystam. I ma przepiękne te cienie, także no to mogę wam polecić. A szminka, jakiej użyłam, to Glitter Transforming Lipstick z Vibo w kolorku 03 Fire Glow i ta szminka też jest super z tego względu, że jak się tak zrobi, to aktywuje się brokat i moim zdaniem serio on jest widoczny, także też wam polecam, fajne są te szminki. No, także słuchajcie, ja teraz uciekam i zobaczymy się pewnie dopiero jutro, nie wiem kiedy, no to pa! Kolejna pełna sala. To jest niesamowite, ile w was energii, ile zaangażowania, że tutaj wszyscy jesteście. Biegnę, przyspieszam, znów szybciej oddycham. Biegnę gdzieś tam, znowu dzień mnie z dłuższy i kusi zapachami. Ja nie chcę już spać, ja nie będę śnić, poczułam zapach wiosny. Przychodzę do was z update'em vloga, więc dzisiaj już jest sobota, 16 luty. Wczoraj nic się nie działo, po prostu wróciłam do domu, a dzisiaj rano byłam na spacerze i masakra, bo wywaliłam się na lodzie. I wywaliłam się tak, że tutaj mi ręka strasznie napuchła i mnie strasznie boli. Nie jest już tak źle, jak było na samym początku, ale i tak mnie strasznie boli i przez to źle się czuję. No ale takie moje szczęście, ja zawsze mi się coś musi takiego głupiego stać. Mam nadzieję tylko, że mi do jutra przejdzie, ponieważ na jutro mam już plany i chciałabym być jutro jak najbardziej sprawna, ponieważ będę potrzebować obydwu rąk, a nie chciałabym mieć jednej niesprawnej. No, nie widać chyba już tak bardzo, żebym miała to napuchnięte, no ale i tak tutaj trochę mi napuchło i boli mnie, ale już przynajmniej czuję, że odpuszcza, bo na samym początku było okropnie, ale posmarowałam już 2 razy Voltarenem, zażyłam i Buprom, także już czuję, że jest lepiej. Mam nadzieję, że do jutra mi to przejdzie. A więc dzisiaj już mamy wtorek, 19 lutego i wiem, że do was się rzadko odzywam w sumie w tym vlogu,
ale po prostu nic się nie dzieje. Ja cały czas siedzę w domu, nie maluję się, nie ubieram się w ogóle, więc nie widzę sensu, żeby się odzywać tylko po to, żeby się odezwać. Ale tak, dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, świeci słońce i postanowiłam, że sobie wyjdę na zewnątrz, na ławeczkę, na której właśnie siedzę. I postanowiłam, że sobie tu będę czytać. I będzie mi miło. Także taki mam plan na dzisiejszy dzień. Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take it. Słuchajcie, jakiś czas później, ale tego samego dnia skończyłam sponsora i ja nie wiem, co ja mam wam powiedzieć. W sensie, ta książka mi się tak podobała w środku, bo do początku miałam takie małe zastrzeżenia, ale nie, no to ogólnie spoko, ale środek mi się bardzo podobał, ale to, co się stało na końcu, było tyle emocji, tylko że to było trochę za dużo jak dla mnie. Może tak, bo mam takie, że z jednej strony ja wiem, to było potrzebne, żeby mogła być druga część, ale z drugiej strony wydaje mi się to trochę głupie i ogólnie jestem w tej chwili za dużym bałaganem, żeby móc cokolwiek sensownego powiedzieć i wezmę się chyba teraz za czytanie PS Wciąż Cię Kocham, bo muszę od tego odpocząć, bo to jest za dużo jak dla mnie. Dzisiaj już mamy czwartek, 21 luty i dzisiaj pierwszy raz od paru dni wyjdę z domu, a to dlatego, że jadę do sklepu i będę szukać sukienki, ponieważ za nieco ponad tydzień wybieram się na ślub i nie mam się totalnie w co na ten ślub ubrać i muszę znaleźć sobie jakąś sukienkę, także jedziemy dzisiaj do sklepu. Przyjechałam na chwilę do mieszkania i tyle mi paczek przyszło, ale ich unboxing nastąpi za parę dni dopiero, czyli pod koniec tego filmiku pewnie jakoś, bo teraz nie mam po prostu na to czasu, muszę już iść dalej, ale za parę dni będzie unboxing, czyli za jakieś parę minut. A teraz jedziemy dalej. Jesteśmy już w sklepie i zakupy zaczynamy od loda, tak żeby było zacząć dzień. Pierwszego sklepu i jedziemy teraz do drugiego, bo w tym pierwszym zupełnie, ale to zupełnie nic nie znalazłyśmy. Powiedzieć, że przyszłam dwie wielkie galerie i sukienki nie kupiłam. Ja nie wiem, ale teraz po prostu w sklepach nic nie mają i ciężko cokolwiek znaleźć, ale nie poddajemy się. Jutro jeszcze pojedziemy na taką ulicę, gdzie jest dużo sklepów. Także jest szansa, że jutro coś znajdziemy, ale jestem trochę zawiedziona, że tej sukienki nie udało mi się już dziś kupić, no ale lepiej poczekać i kupić coś fajnego. A teraz dla relaksu będę sobie czytać. I jeszcze z takich innych rzeczy, to byłyśmy ogólnie w sklepie spożywczym i kupiłam sobie maseczkę. Muszę wam tą maseczkę pokazać, bo jest prześwietna. Z jednorożcem. Maseczka z jednorożcem. W ogóle kupiłam ją w Auchan i ogólnie by tam było tyle tych maseczek koreańskich i w ogóle wszystkich. Chciałam wszystkie, ale ograniczyłam się do tej jednej tylko, ale po prostu jak zobaczyłam tego jednorożca, to po prostu musiałam, bo ja kocham jednorożce, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Także wieczorem ją sobie zrobię i może się wam pokażę w niej, zobaczymy. Ale mega się nią ekscytuję. Ciekawe, jak ten print jednorożca będzie wyglądał. Mam nadzieję, że nie jakoś strasznie, jak zwykle wygląda w takich maseczkach. Ale nawet jeśli, no to trudno, zrobię sobie maseczkę. Tym bardziej, że ona będzie dla mnie dobra, bo jest nawilżająca, a ja tą cerę mam ostatnio
przez zimę strasznie suchą. I jeszcze odebrałam dzisiaj kolczyki. Przyszły mi kolejne kolczyki z AliExpress, których Wam jeszcze nie pokazywałam, więc teraz je sobie wysypię. I one wyglądają w ten sposób. To są takie kwiaty. No, tak będę wyglądać. Więc fajnie, fajnie. Ładne są. Podobają mi się. Także kolejne kolczyki. W którymś filmiku na pewno będę je miała ubrane, także wiecie, wyczekujcie. Szukania sukienki. Jestem w przymierzalni pierwszego sklepu i będę Wam pokazywać sukienki, w którą jedną z nich być może kupię. Więc mam na sobie pierwszą sukienkę. Sukienka numer 1. Sukienka numer 2. Sukienka numer 3. Piszcie w komentarzach, która Wam się najbardziej podoba. Wróciłam już do domu i udało mi się kupić sukienkę, także jestem przeszczęśliwa, że chociaż ten temat będę miała z głowy. Kupiłam jedną z tych, którą Wam pokazywałam, także możecie się domyślać, którą kupiłam. A co jest w ogóle śmieszna historia, bo generalnie szukałam sukienki w zupełnie innym kolorze. Szukałam sukienki bordowej, no a kupiłam w zupełnie innym kolorze. A szukałam bordowej dlatego, że miała pasować do muszki mojego chłopaka, ale no trudno, nie będzie takie życie. Ale ta, którą kupiłam, bardzo mi się podoba, także cieszę się, że udało mi się taką sukienkę znaleźć, bo już naprawdę bałam się, że nie będę miała w czym iść. Także to by było tyle z tych poszukiwań sukienki. Czas na kąpiel i dzisiaj mam taką babeczkę z Auchan, bo była jakaś tam straszna promocja i sobie kupiłam i sobie ją mam zamiar wrzucić do mojej wanny. Zobaczymy, czy ona cokolwiek da, bo w sumie ostatnio często jak ktoś kupuje takiego do kąpieli, to się okazuje strasznym niewypałem. Także zobaczymy, jak babeczka z Auchan się sprawdzi. Także uwaga, wrzucam. Chyba trochę za bardzo. Wow, faktycznie musuje! Jestem w szoku. Okej, czyli może coś będzie z tej kąpieli. Hejka, więc jest 24 luty, niedziela wieczorem. I wróciłam do Krakowa, jak już pewnie widzicie po tle. No i jako, że obiecałam Wam, że pokażę Wam, co do mnie przyszło, to dotrzymam obietnicy. Już jest niedziela, ja w to nie mogę uwierzyć, że jutro wracam na studia. Gdzie jutro mam na 7:45, dlatego pomyślałam, że od razu odpakuję te paczki teraz, żeby nie zostawiać tego sobie na jutro, gdzie jutro mogę po prostu nie mieć na to siły, czasu i ogólnie chęci. Pierwsze dwie koperty już otworzyłam, żeby było łatwiej i szybciej, także pokażę Wam teraz, co w nich było. Były to paczki od wydawnictwa poznańskiego. I tak, w pierwszej paczce mieliśmy, uwaga, bo tu dużo rzeczy mi wypadnie pewnie, no już mi wypadło. Mieliśmy tak, książkę Faderskie kadry,
Wyspy, gdzie owce mówią dobranoc, i ogólnie to jest książka o wyspach owczych. I to jest książka z tej serii takiej skandynawskiej, wydawnictwa poznańskiego, z tej serii wyszła też książka o Finlandii, Norwegii, Szwecji. I ta seria jest naprawdę bardzo fajna. A oprócz tego w tej paczce było dużo fajnych dodatków. Na przykład była taka naszywka w kształcie owcy, przypinka i bryloczek, który jest po prostu świetny, bo to jest taki pompon tylko. Ale do tego jest taka informacja, że ten brylok wykonaliśmy z wełny pochodzącej z owiec mieszkających na wyspach owczych. Zapewniamy, że żadne zwierzę nie ucierpiało. Także super dodatek, bardzo fajny taki tematycznie do książki. No i była też oczywiście ulotka. A teraz przejdziemy sobie do drugiej paczki, którą też już otworzyłam, bo bałam się, że coś mogło się stać z książką, która jest w tej paczce, bo tutaj widziałam już, że było urwane. Ale na szczęście nic się nie stało. A książka, która tu przyszła, albo nie, może zacznę tym razem od dodatków, ponieważ była ulotka, ale to wam zaraz pokażę. I były takie dwie fajne nutki z drewna, także to jest coś też bardzo tematycznego do książki. A książką, która była w tej paczce, to Hector Berlitz, Pamiętniki. I to jest książka, a właściwie pamiętniki XIX-wiecznego francuskiego kompozytora. Może wam przeczytam tutaj ten blurb na tylnej okładce, bo on jest taki najbardziej wyjaśniający. Muzyk, krytyk, publicysta, twórca symfonii romantycznej. Wszystkie te określenia pasują do jednego z najważniejszych francuskich kompozytorów, Hektora Berlioza. Jego twórczość wyznaczyła kierunek rozwoju muzyki symfonicznej na całym świecie. Przyjaźnił się z Lisztem, pisał muzykę na solowe występy Paganiniego, podróżował do Włoch, Niemiec, Rosji i Anglii. Był prawdziwym kosmopolitą i jednym z najciekawszych artystów epoki romantyzmu, której początek wyznacza wykonanie jego najsłynniejszego dzieła, Symfonii Fantastycznej. I to jest pierwsze pełne polskie wydanie, a do tego, do tej książki jest dołączona płyta CD, o czym nie wiedziałam i w ogóle wow. Jak widzicie, ta książka jest jeszcze zafoliowana, także zaraz ją sobie na pewno otworzę i zobaczę, jak to w środku wygląda. A teraz przejdźmy do tej paczki, na którą wszyscy czekali i ja czuję, jak ona mi się przewraca tu. Także ja po prostu już nie mogę się doczekać, żeby ją otworzyć, dlatego od razu przechodzę do otwierania jej, bo jestem strasznie ciekawa. Biorę mój nóż i oczywiście otwieram. Widziałam tego boksa już praktycznie u kogo tylko mogłam i tyle czekałam, by sama móc go otworzyć, że po prostu, no już muszę go otworzyć, bo ciekawość mi nie pozwoli czekać do jutra. Dobra, otworzyłam i to wygląda... Dobra, jeszcze jedno przecięcie, czekajcie. Dobra. I to wygląda tak. Otwieramy. Dobra, pudło niepotrzebne, bierzemy zawartość. Jest torba. Jaka ona jest cudowna. O matko, ona jest Słuchajcie, wszyscy mówili, gdzie tylko ją widziałam, gdziekolwiek, ktokolwiek ją miał, że ta torba jest ogromna. I ona faktycznie jest ogromna. Aż sama jestem w szoku. Jak widzicie, z jednej strony jest marzyciel, a z drugiej jest muza koszmarów. I obie te książki w tej torbie mam, przynajmniej powinny być. A czy tak jest? Sprawdzimy. Tak, mam obie książki. Ale one są piękne. W muzie koszmarów widzę od razu, że coś jest. I co my tu mamy? Chusteczka do okularów. Przyda się, noszę okulary po, tak wiecie, do czytania i do różnych takich rzeczy, więc na pewno będę z niej korzystać, bo wow, jaka piękna. Super, wreszcie będę mieć ładną chusteczkę do okularów. Jest zakładka magnetyczna, też dwustronna. Z jednej strony jest marzyciel, z drugiej muza koszmarów. A, spadła. I są piękne, piękne grafiki wykonane przez Natalię, Nadine. O matko, ja jestem w szoku, jak ktoś może mieć taki talent. Także Nat, super robota, przepiękne są. I te dwie są chyba do muzy koszmarów, a ta jest do marzyciela, tak wnioskuję po tyle tych
grafik, ale no, to się okaże, bo ja jeszcze nie wiem, bo nie czytałam tych książek. No i mam te książki oczywiście. Tak patrzę, czy tu czegoś jeszcze na wszelki wypadek nie ma. Ale chyba już wszystko wyjęłam, tak mi się wydaje. Tak więc mam obie książki, mam torbę. Ale jeszcze tu coś powinno być i tak jest. A mianowicie świeczka. Ach, z muzą koszmarów. Jest, otwieram. O, jak ona ładnie pachnie takim... Chyba cynamonem? Coś takiego. Takim, nie, może takim jabłkiem, ale takim... Kurde, ja jestem beznadziejna w opisywaniu zapachów, ale naprawdę bardzo ładnie pachnie, nie tak nachalnie, jak nieraz świeczki potrafią pachnieć, ale tak wyczuwalnie, także naprawdę bardzo fajna świeczka i ładnie pachnąca, także na pewno z niej będę korzystać. I jak już będę czytać Muzę Koszmarów, to ją sobie zapalę. Także tak, grafiki, zakładka, chusteczka, świeczka, dwie książki i oczywiście torba były w tym boksie. I wow, jakie one są śliczne. Teraz muszę się tylko zmusić, żeby je kiedyś przeczytać. Jezu, jaki tu jest mały druk. Wszyscy zawsze mówią, że tu jest taki mały druk i faktycznie ten druk jest... W sensie tak porównując do niektórych innych książek, to ten druk jest naprawdę maciusieńki. Ale mam nadzieję, że sobie z tym jakoś poradzę. W Muzie Koszmarów też on jest mały, więc nie wiem, kiedy to przeczytam, ale postaram się jak najszybciej wziąć za te dwie piękne książki, bo naprawdę strasznie mi się podobają. Bałam się, że Muza Koszmarów nie będzie miała żadnych takich, wiecie, srebrzeń, tak jak miał Marzyciel Złocenia z kolei, ale to ten ptak, jakby to kogoś to interesowało, to jest taki piękny, srebrny, mieniący się. Także pod względem wizualnym te dwie książki są cudowne. A tak z kolei wygląda stosik moich nowych książek. Z tych paczek, no już Wam nie będę pokazywać tych wszystkich gadżetów, bo ich tu mam sporo i nie podniosę ich wszystkich, ale tak, to był taki mały unboxing na zakończenie moich ferii tak naprawdę. Natomiast nie kończę jeszcze tego vloga, być może coś jeszcze dogram przez te najbliższe 4 dni, kiedy jeszcze trwa luty. Także z tego mini unboxingu to tyle. Dzisiaj z okazji rozpoczęcia nowego semestru przyszliśmy sobie do koreańskiej restauracji kimchi, która ostatnio została otwarta i dostaliśmy praktycznie wszystkiego po trochu do spróbowania, a zamówiliśmy tylko 2 dania. W tym blogu. Dzisiaj jest czwartek, 28 lutego i dzisiaj jest tłusty czwartek. I oczywiście są pączki. Generalnie podsumowując luty, to udało mi się wypełnić to, co planowałam, ponieważ codziennie czytałam, więc z tego jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Skończyłam PS Wciąż Cię Kocham, więc spodziewajcie się niedługo recenzji. I z takich jeszcze innych rzeczy to mogę Wam powiedzieć, że przyszła do mnie książka Inna Blue od wydawnictwa Editorit oraz Buntowniczki z wydawnictwa Poznańskiego. Za obie te książki bardzo dziękuję. Słuchajcie, pewnie ten vlog i tak już trwa bardzo, bardzo długo, więc żeby go już nie przedłużać, to nie będę długo mówić. Ale chciałam tylko powiedzieć, że cieszę się, że udało mi się wypełnić to moje, ten taki mój mały challenge. Luty minął mi szybko, ale przynajmniej sobie trochę odpoczęłam. Wiem, że nie było w lutym prawie w ogóle filmów, chociaż miały być, no ale widzieliście, że pojechałam do domu i nie było kiedy ich nagrywać. I przez to była taka przerwa na kanale. Natomiast wiecie, teraz nagrywałam tego vloga cały czas, więc dodam tego vloga. Potem będą recenzje jakieś 2, może nawet więcej, a później jeszcze zobaczymy. Także mam nadzieję, że mimo wszystko nie będzie tak pusto. No, a teraz kończę już. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!